7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, co jakiś czas pojawiają się artykuły, zarzuty opozycji w kierunku waszej fundacji, że dochodzi do konfliktu interesów i że premier znowu dał pieniądze fundacji, którą założył w 2006 roku Michał Dworczyk. Czyli mówiąc wprost, zarzuty są takie, że jesteście beneficjentami dobrej zmiany. Jak pan się do tego ustosunkuje? No, my jesteśmy beneficjentami po prostu instytucji państwa polskiego, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo fundacja istnieje od, jak, tak jak pan wspomniał, od 2006 właściwie. Idea jej powstania to jest rok 2005. I nawet nie jesteśmy to nie jest charakterze beneficjenta nasza tutaj rola, tylko my jesteśmy operatorem środków, które przechodzą przez nas jako instytucji, jako podmiotu, który realizuje projekty rządowe, powiedzmy, bo są instytucje, które nas wspierają, to są instytucje państwa polskiego, powiedzmy KPRM, bo tu mówimy o premierze, no to KPRM, Ministerstwo Kultury, ale też cała masa innych podmiotów, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś beneficjentem, który bierze pieniądze i te pieniądze potem znikają, bo przecież to są projekty, które należy zrealizować, rozliczyć i nie zostaje z tych jakichś magicznych milionów, o których się mówi, w fundacji nic więcej ponad to, co fundacja może sobie zachować na zasadzie operatora, na zasadzie jakiegoś podmiotu, który te projekty doprowadza do końca. A to są projekty, które właściwie są kontynuacją wszelkich tego typu działań jeszcze z dawnych czasów, czyli nie tylko teraz, za czasów tak zwanej dobrej zmiany. To jest bzdura i właściwie złośliwość. Wiadomo, że jest kampania wyborcza. A im bliżej do niej, tym do samych wyborów, to tym więcej jakichś takich poszukiwań polegających na właściwie wyciągnięciu jakiegoś pojedynczego zdania i przyczepienia się do niego i opowiadania, że jesteśmy beneficjentem. Idziemy dużo dalej w tym wszystkim, bo przecież słyszymy, że jesteśmy jakimiś złodziejami, prawda, i tak dalej. Tak, tutaj na przykład poseł Szczerba mówi, że w ten sposób PiS ustawia się na kolejne, na lata bycia w opozycji, czyli mówiąc wprost, zarzuca wam zabieranie tych pieniędzy nie na projekty, ale do prywatnych kieszeni. Nikomu normalnemu takie rzeczy nie przyszłyby do głowy, no bo to jest fundacja, trzecia fundacja w Polsce co do pewnego obszaru działalności, jeśli chodzi o wspieranie społeczności polskiej i tak zwanej Polonii poza Polską, no to jesteśmy trzecią fundacją. Po Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, po Fundacja Pomoc Polkom na Wschodzie. Realizujemy projekty, które wspierają polską oświatę, polskie media. To są pieniądze odpolitej, które idą na konkretne cele związane z Polską, z polskimi, z Polakami, z polskimi, nie polskie obywatelstwa, ale narodowości polskiej osobami mieszkającymi poza Polską. I w ten sposób państwo polskie nie ma jakichś mechanizmów poza takimi, poza programami, które realizuje poprzez takie podmioty jak my, tylko właśnie w ten sposób. Więc to jest niemożliwe, żebyśmy gdzieś się realizowali w taki sposób, że te pieniądze u nas po prostu zostaną. To jest w ogóle formalnie niemożliwe, ani praktycznie niemożliwe. To ja sobie nawet, i prawdopodobnie poseł Szczerba to też wie, bo przecież jest politykiem i jego partia swego czasu rządziła i podobne rzeczy też się działy. I nikt takich absurdalnych zarzutów, wydaje mi się, nie pojawiały się takie zarzuty co do tego typu programu, że jest coś finansowane i coś z tego na końcu przynosi pozytywny efekt. Czy jak mówię, polskie szkoły poza Polską, finansowanie polskich nauczycieli, finansowanie polskich mediów, prasa, telewizja na wschodzie, remonty polskich, no powiedzmy domów polskich, czy jakichś pomieszczeń, które służą polskiej społeczności. To wszystko jest wymierne, to sobie można zobaczyć. Jeżeli my dostaniemy jakieś pieniądze, na końcu tego wszystkiego jest jakiś efekt. Ja mówię, najbardziej wymierny to jest taki, że z ruiny jest podniesiony jakiś obiekt, że nauczyciele są opłaceni, że szkoły działają, że dzieci polskie dostają świadectwa ukończenia tych szkół. To się nie dzieje
za darmo przecież. Ja nie wiem, ludzie może sobie z tego sprawy nie zdają, jak słyszą taką wypowiedź, że te pieniądze, które do nas przychodzą, na końcu mają taki efekt w postaci tego, co powiedziałem, i on jest rozliczony przez tych wszystkich, którzy te pieniądze nam jako operatorowi środków przekazują. Bo gdyby to nie było rozliczone w sposób właściwy, to fundacja nasza czy każda inna nie dostałaby ani grosza później, w następnych, kolejnych edycjach. A my takie środki otrzymujemy od kilkunastu lat. I posłowie Koalicji Obywatelskiej też zarzucają ten konflikt interesów, ponieważ w czasie, kiedy Michał Dworczyk kierował KPRM, to właśnie z kancelarii premiera i minister spłynęło dla fundacji największe wsparcie. No ale przestał. Formalnie, nie, Michał Dworczyk formalnie nie funkcjonuje w fundacji. To, że został ministrem ktoś, kto kiedyś fundację założył, to co w związku z tym ma się zadziać? Kiedyś te pieniądze przychodziły z innych, właściwie te pieniądze, które obsługują, nazwijmy to, społeczeństwo polskie poza Polską, Polonię i tak dalej, kiedyś były w innych miejscach. Były w Senacie, były w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i myśmy tym, jako fundacja, tymi środkami operowali. Z czasem zostały przeniesione do KPRM-u. A to, że tam był minister Dworczyk, no to tak po prostu było. Natomiast ja tutaj konfliktu interesu nie widzę, dlatego że Michał Dworczyk nie zajmuje się tym w KPRM-ie. To jest dziedzina w tym przypadku tutaj ministra Dziedziczaka i minister Dworczyk właściwie bardzo starannie działał w ten sposób, żeby nie było żadnych tego typu zarzutów. Bo to, że był ministrem w KPRM-ie przez długie lata, no to w związku z tym fundacja powinna przestać prowadzić swoją działalność, czyli to wszystko, co przez lata wypracowała, te wszystkie kontakty i te wszystkie skuteczne swoje działania, tylko dlatego, że te środki przeszły do KPRM. No, zrobiono wszystko, żeby nie było jakiegokolwiek konfliktu interesu. A tam natomiast teraz się mówi, że taki konflikt jakiś jest. No. Więc to jest zarzut, zresztą odpierany skutecznie. I fundacja w jednym ze swoich oświadczeń też poinformowała, że w ciałach statutowych zasiadali politycy z różnych opcji. No tak, to też jest, uderzając w fundację jako taką, mówi się, że to jest właśnie fundacja rządowa, około rządowa, prawda, około pisowska, ale to nie mówi się w ogóle, że w fundacji zasiadali właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej czy senatorowie z Platformy Obywatelskiej, Łukasz Abgarowicz, Robert Tyszkiewicz. To jest Platforma Obywatelska, była w tej fundacji, byli przedstawiciele tej fundacji w Radzie Fundacji. Rada Fundacji składa się z osób szanowanych, powiedzmy, że w jakimś stopniu rozpoznawalnych, ale z różnych opcji. A my jesteśmy jakoś przypisywani, że jesteśmy tylko i wyłącznie jakąś przybudówką PiSu, która chciałaby się po prostu na państwie polskim uwłaszczyć, bo za chwilę przegra wybory i co ci ludzie zrobią. To jest bardzo nieuczciwe w stosunku do ludzi, którzy pracują w tej fundacji, w stosunku do ludzi, którzy przez lata korzystali z pracy w fundacji. Czyli te wszystkie osoby na wschodzie, z którymi my współpracujemy od lat, bo dobrze by było też spytać prezesów polskich towarzystw poza Polską, czym jest fundacja. Ja nigdy się nie spotkałem z żadnym zarzutem, nie było jakiejś rewolty, że ktoś się obraził, ktoś odszedł, ktoś przestał z nami współpracować. Wręcz przeciwnie, do nas przypływa więcej towarzystw, bo my jesteśmy po prostu skuteczni i my mamy też pewne wyczucie. No, myślę, że to jest jakaś nasza siła, bo też pewien rodzaj szacunku do nas, do naszej pracy i też do naszej wiedzy i umiejętności. Pewnej też takiej umiejętności poruszania się po niełatwym terenie, jakim jest dawne Kresy, czy nawet dalej, czy tam Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja. No myśmy się w tym wyspecjalizowali. My jesteśmy zaufanym partnerem, który zawsze sprawy doprowadza do końca. I jesteśmy, myślę, że takie podważanie naszych kompetencji to nie tylko uderza w nas, ale też
no też w jakimś stopniu uderza w tych ludzi, którym, z którymi my współpracujemy. My mamy ponad 250 pracowników, można powiedzieć takich nie etatowych, ale współpracowników, którzy na całym świecie, którzy wykonują określoną pracę. No i to uderza też w nich. No jest, to też trzeba się nad tym zastanowić, w ogóle w całość tej działalności, kiedy się takie zarzuty wytacza. No to też trzeba mieć to na uwadze. To walka polityczna walką polityczną, ale miejmy jakieś zasady przynajmniej. Gdzieś przy tych wszystkich zarzutach ludzie mogą zatracić cel istnienia fundacji i pracy, którą państwo wykonujecie. No to jest między innymi nauka polskiego na Kresach, czy wspieranie opozycjonistów występujących przeciw reżimom na Białorusi czy Rosji. No tak, my jesteśmy właściwie, fundacja powstała głównie, to były jej początki, głównie żeby wspierać polską społeczność na Białorusi, kiedy ona była najbardziej zagrożona. To jest ten 2005-2006 rok. To był ten początek takiej ofensywy łukaszenkowskiej, którą wymierzył w Polaków, ale w ogóle w demokrację na Białorusi. No i my od tego właściwie zaczęliśmy swoją działalność, która się rozszerzyła. Teraz przy okazji wojny jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w pomoc Polakom na Ukrainie i tym, którzy tam zostali, i tym, którzy tutaj przyjechali w związku z wojną. No więc to jest też takie, nie rozumiem dlaczego, znaczy rozumiem, bo jest kampania wyborcza, no może dlatego po prostu, ale dlaczego się neguje sprawy słuszne, czy dąży do jakiegoś zepsucia wizerunku tej całej działalności, bo za chwilę może się okazać, że jeżeli jest taka jakaś fundacja, którą się oczernia i cały czas się słyszy, że taka fundacja tak się zajmuje, tym się zajmuje. Która zaczęła dostawać tylko pieniądze wtedy, kiedy Michał Dworczyk był w KPRM-ie. Tak, rzekomo, tak? Tylko wtedy. Ale nie mówi się, że dostawa, i to nie tylko z KPRM-u, bo myśmy przecież dostawali pieniądze niedawno, UNICEF. To jest instytucja międzynarodowa, która sfinansowała, sfinansowała pewną część naszej działalności właśnie związaną z uchodźcami wojennymi. I no, gdybyśmy byli jakąś mocno podejrzaną firmą, to nie dostalibyśmy ani grosza, bo te wszystkie pieniądze, wszystkie te środki są bardzo dobrze sprawdzone, a i ten, który operuje tymi środkami, też jest dobrze sprawdzony. Myśmy przeszli, tak jak mówi się cały czas tutaj, że kontrola, NIK. Kontrolę NIK, myśmy, czy każdych innych, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Komisji Europejskiej nawet, my przechodzimy regularnie. To nie jest tak, że ktoś powie, że tutaj przyjdzie jakaś kontrola. No to przyjdzie. No to od tego są kontrole, żeby kontrolować, więc w porządku. My nie mamy tutaj z tym problemu i myśmy takie kontrole przechodzili i nigdy nie było żadnych zarzutów. Więc to jest po prostu takie, jak w eter idzie, że fundacja jest podejrzana i zaraz my tam wyślemy kontrolę. To wszyscy myślą, że ta kontrola to jest, znaczy taki ma być odbiór, że ta kontrola to na pewno coś wykryje, ale jeszcze jakoś nigdy nic nie wykryła, dlatego że my jesteśmy po prostu porządną fundacją, która działa zgodnie z prawem i na pewno nie taką, jak nas usiłuje przedstawić jednak część opozycji. Tak? Jednym z takich ostatnich działań, o których warto powiedzieć, to są poszukiwania pochówków Polaków na Kresach. Tutaj fundacja dostała zgodę między innymi na przeszukiwanie mogił Polaków zamordowanych przez UPA na Ukrainie. Te prace już się rozpoczęły. Jak one przebiegają, jak to wszystko trwa? No my taką działalność tego typu prowadziliśmy wcześniej, bo między innymi znaleźliśmy łącznie około 130 żołnierzy września, których udało nam się pochować na cmentarzu w Mościskach, tuż przy granicy polskiej pod Lwowem. Prace ekshumacyjne, które teraz rozpoczęliśmy, to jest temat trudny, bo wiadomo, zbrodnie UPA na Ukrainie są tematem w pewnym sensie, nie powiem tabu, ale na pewno nie jakimś szeroko i mile widzianym. W związku z tym udało nam się przewalczyć to, można powiedzieć. I dostaliśmy zgodę wstępną, najpierw zgodę na prace poszukiwawcze. Ta zgoda została potwierdzona przez kolejne instytucje, które zgodnie z prawem muszą nam taką zgodę wydać. Czyli to jest taka kilkuetapowa zgoda. Te zgoda na prace poszukiwawcze przyszła do nas właściwie w kwietniu, całościowa, przyszła w kwietniu tego roku. Rozpoczęliśmy pracę w czerwcu.
właściwie końcówka maja. To były praktycznie już byliśmy na miejscu i zaczęliśmy przeszukiwać teren. To jest teren nieistniejącej wsi Późniki na Podolu, gdzie w 1945 roku została wieś napadnięta przez UPA i zamordowano około 100 osób, to znaczy ta liczba się między 80 a 100 mniej więcej waha. Sowieci, kiedy przyszli do wsi następnego dnia, policzyli 82 ofiary. Czyli przynajmniej z tego sowieckiego raportu wynika, że jest 82 ofiary. Ze wspomnień ludzi, którzy przeżyli, to jest policzonych z imienia i nazwiska, my znamy 79 osób. Te 79 osób jest upamiętnionych w Polsce na dwóch cmentarzach. Jeden jest w Niemicowicach pod województwem opolskim, drugi jest w Ratowicach pod Wrocławiem, dlatego że ci, którzy przeżyli po wojnie, tam się znaleźli. Ale ci, którzy zostali zamordowani, nie mają do dzisiaj mogiły. Zostali pochowani w sposób, powiedziałbym, prowizoryczny i na szybko, dlatego że ludzie się bali, bo ten napad został odparty, ale cały czas istniało zagrożenie powtórnego napadu. W związku z tym ci ludzie zostali w sposób prowizoryczny i powiedziałbym, niegodny, pochowani gdzieś w takim rowie, którego szukamy, 18-metrowym podobno, 18 na 3 metry. Głównie kobiety i dzieci. Naszym celem jest odnalezienie tego tak zwanej mogiły, bo to nawet w sensie formalnie to nie jest mogiła. To jest po prostu rów, jakiś dół. I my mamy, jeżeli znajdziemy te szczątki, to następnym etapem jest wystąpienie o zgodę na ekshumację, bo to jest drugi etap zgodnie z ukraińskim prawem. To jest wystąpienie o ekshumację. Jeżeli dostaniemy zgodę na ekshumację, szczątki zostaną podjęte, przeprowadzone są badania fachowe, archeologiczne, bo my mamy, i genetyczne, i antropologiczne. Mamy w swoich szeregach specjalistów ze Szczecińskiego, z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina i z IPN-u. W związku z tym fachowo to wszystko zostanie przeprowadzone i ostatecznie chcielibyśmy pochować tak, jak to należy, te pomordowane osoby i upamiętnić. Trzeci etap jest upamiętnienie, czyli pozyskanie zgody od strony ukraińskiej na postawienie właściwego upamiętnienia z nazwiskami tych osób, o których wiemy, że tam leżą. A na jakiś konkretny czas planujecie te prace poszukiwawcze? Macie jakiś określony termin, czy szukacie, a znajdziecie? Nie, my chcemy znaleźć w tym roku, bo czy warunki niestety latem w tym miejscu akurat nie są sprzyjające z racji tego, że czerwiec, lipiec to są, tam są potężne burze, a teren jest taki, że my mamy tam po prostu zamiast drogi rzeki w pewnym momencie. Podczas wizyty premiera byliśmy tego, premier był świadkiem tego, bo nie dało się tam po prostu wjechać, trzeba było na piechotę przejść, dziennikarze 4 kilometry musieli przejść, więc jeżeli tam pada deszcz, to prace są też niemożliwe, dlatego że te wykopy zalewane są wodą. Podzieliliśmy sobie to na etapy. Teraz jedziemy po raz kolejny pod koniec sierpnia, wstępnie 22 sierpnia na przeszukanie kolejnego miejsca, które nam się po prostu gdzieś ze wspomnień i gdzieś z map, które pozyskaliśmy, albo ze zdjęć lotniczych, bo pozyskaliśmy zdjęcia lotnicze z 1944 roku z lipca, czyli w tym czasie ten dół już był wykopany, jeszcze nie byli tam ludzie pochowani, jeszcze to nie było tą zbiorową, nazwijmy to, mogiłą, ale ten dół gdzieś istniał, w związku z tym już możemy troszeczkę się do niego przybliżyć. To jest bardzo trudne, dlatego że nie ma wsi, nie ma dróg dawnych nawet, nie mamy punktu odniesienia właściwie żadnego. To, co wydawało się przed wojną drogą, przy której w jakimś tam mierze mogliśmy tej mogiły szukać, ta droga nie istnieje, bo to się okazało, że to jest droga sowieckich czasów, która w latach 50. powstała po to, żeby tam przeszła linia energetyczna. Więc my cały czas, jak to w archeologii, po prostu dążymy do celu. I termin, kiedy to zakończymy, zakończymy wtedy, kiedy znajdziemy. To znaczy ta praca nie zostanie przerwana do momentu znalezienia mogiły. I mówi się, że ale może te szczątki zostały wykopane, nie ma, ale my z archeologicznego punktu widzenia znalezienie nawet miejsca po tej mogile, już coś nam da. To znaczy, że wiemy, że ta mogiła tam była, a że szczątki zostały zabrane. Nigdy nie ma takiej możliwości, zresztą w takich okolicznościach, jak to by się mogło zdarzyć, nie można wyczyścić do zera takiej mogiły. W związku z tym my szukamy też tego miejsca. Zakładam, że ona się znajdzie, że te szczątki nie zostały wykopane, bo raczej nikt tego nigdzie nie potwierdzał, nigdzie
o tym nie słyszeliśmy, ale że my jej nie możemy znaleźć, no to tak się twierdzi, bo może zostały gdzieś zabrane. Technicznie to jest tak, że po prostu znajdujemy miejsce, gdzie ta mogiła była, że teren był nieruszany i to archeolog jest w stanie stwierdzić, więc szukamy tego miejsca. I dopóki nie znajdziemy, no to nie znajdziemy tych wykopów i będziemy sprawę prowadzić do końca. Taka jest wola jeszcze żyjących, nielicznych już świadków, którzy mają po 90 lat, znamy takich i my od nich mamy te informacje zresztą. Więc no, chcemy tę sprawę doprowadzić do końca. Późniki w ogóle były rozważane jako miejsce takich poszukiwań jeszcze dawniej w czasach istnienia Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Świętej Pamięci minister Przewoźnik miał na liście miejsc, które chce upamiętnić właśnie tą dawną wieś Późniki. Więc my właściwie wracamy do pewnych tematów, które kiedyś zostały rozpoczęte i chcemy je właściwie zakończyć. Tak. Tu miejmy nadzieję, że uda się Państwu odnaleźć, bo każdy zasługuje na godny pochówek. Wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dencewicz był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.